Dzisiaj będzie program, który zacznie się nie. Miłosz powiedział, że chcemy... Zdecyduj się na jedną wersję, to ci mózg nie rozjedzie. Miłosz powiedział, że mamy się dzisiaj przywitać grzecznie, więc się witamy. Miłosz... Nie masz dobrych pomysłów na grzeczne powitanie. Nie, nie mam. Wracamy do starych, dobrych korzeni, w których absolutnie nie zgadzaliśmy się co do tytułów i ocen. Bo ty jesteś głupi. Dzisiaj będziemy się nie zgadzać co do tytułów i ocen. Tym bardziej, że Tadeusz recenzuje gry, które pamięta z czasów, jak był mały. W związku z tym wydaje mu się, że one cały czas są dobre. A także ocenia pod kątem sztuki z czasów, kiedy był mały i też mu się wydaje, że jest dobra. A pamiętasz, nie jest. Pamiętasz, jak zapraszamy. Czy lat temu byłeś głupi? Zaczniemy od kącika historycznego wujka Tadzia, ponieważ ja jestem tak stary, że pamiętam wojnę secesyjną i pamiętam, kiedy powstawały stare, dobre gry na pecety. I przepychałeś z mamutami lodowiec też. Ciągnęliśmy go razem. Tak. Ciągnąłeś lodowca. Ciągnąłem lodowiec, tak. To były czasy. Easy mode. Przejdźmy w takim razie do recenzowania gier. Zostawmy te Dlaczego? Wspominki. Dlaczego? No, jedno się z drugim wiąże zresztą. Zaczniemy od Euflorii, czyli od grze o plemnikach. Nie, ona jest o tych. O nasionach. Nasionach. Właśnie, to jest gra nasieniu. Kiedyś była taka gra independent game, wiesz, naprawdę? Indie game, która się nazywała Dyson, która powstała za jakieś fistaszki, zrobił ją jeden koleś na peceta. Można było sobie ściągnąć za darmo z internetu i była strasznie fajna, była bardzo prostą grą strategiczną, takim troszeczkę RTS-ikiem. I Euphoria to jest dokładnie to samo co Dyson, tylko w wersji iPadowej, rozszerzonej, ulepszonej. Ale w ogóle nie powiedziałeś o czym w Dysona, ja na przykład nie pamiętam, jestem młodszy od ciebie. No więc cały pomysł i w Dysonie i w Euphorii jest dokładnie ten sam. Mamy układ słoneczny malutki, na którym są asteroidy, względnie planety, jak zwał, tak zwał. Na każdej z tych planet można sobie posadzić drzewo. No i kiedy już zasiedlimy to tą planetkę i posadzimy na niej drzewo, to te drzewa wtedy rodzą nasienie, sieją nasionka i te nasionka to są tak naprawdę statki kosmiczne. Bo tak w dużym uproszczeniu to zamiast drzew można podstawić sobie stacje kosmiczne, czyli jakieś tam, nie wiem, stocznie na przykład. I zamiast tych nasionek podstawić sobie można statki kosmiczne. Czyli Luke Skywalker byłby nasieniem. Byłby tak, znaczy byłby czerwonym nasieniem. Bo on był, pamiętasz, czerwona piątka. Czerwona piątka, więc byłby jednym z czerwonych nasionek. Gra jest bajerancka. Jezus, jak ja się wkręciłem we Euphorię. Po pierwsze jest piękna. No jest prześlicznie jest wystylizowana. Taka, nie, no jest ładna, bo ona jest taka mleczno, mgielno, blurowa, no taka... Estetyczna. Taka flum, taka kremowa. Ale estetyczna cały czas. Dobra, szukasz tego słowa takiego, którego ja nie rozumiem. Nie, no bo pojęcie jedno słowo wymyśliłem, zupełnie spisałem obce. Sobie słowa przed programem, trudne słowo. Uczmy muszę się trudnych użyć w trakcie. Słów. Rozumiem. Jednym z tych słów było estetyczna to dla mnie grafika. Tym słowem będzie spłachetek. Więc może była być? Estetyczna grafika, a także spłachetek w niej był geniuszu. O kurna, pocisłeś srodze. Jest geniuszem, tam się wylepa. To prawda, ona jest bardzo fajna. Ma świetny interfejsik. To, że tam można sobie błyskawicznie te jednostki przesuwać, ja zawsze marzyłem o grze strategicznej na która iPada. Która ma śliczny interfejsik. Która ma śliczny interfejsik taki, że mogę sobie paluszkiem, ruchem paluszka popchnąć tą moją armię. I ona tak Nie no, leci wtedy ta chmara tych nasionek, one tak lecą, wpadają na tą planetę przeciwnika, zaczyna się walka, w której nie mamy absolutnie żadnego wpływu na zwycięstwo. Dokładnie. Ale możemy przysłać dodatkowe jednostki, więc trochę wpływu tego mamy. Nie, naprawdę, tak już jakby tak... A czy możesz jeszcze powiedzieć radiosłuchaczom, na czym... Tak. Na czym polega strategia w tej grze? Strategia polega na tym, że trzeba wyprodukować sobie armię, nie tracąc jej w międzyczasie, kiedy się bronimy przed atakami nasionek przeciwnika, a następnie w sensowny sposób skolonizować cały układ. I za każdym razem chodzi o to samo i za każdym razem są jakieś specjalne wyzwania. Dlatego pytam, na czym polega strategia? A. Nie, no są jakieś specjalne wyzwania, w stylu, że masz tylko 100 nasionek i musisz nimi dysponować, albo że trzeba... Planety są bardzo mało żyzne. Że nie możesz tym nasieniem tak na prawo i lewo... Nie, nie. Nie, to jest RTS-ik. No, wybudować armię i rozjechać przeciwnika, sensownie zajmując kolejne punkty strategiczne w Układzie Słonecznym. Naprawdę, bardzo, bardzo fajna gra strategiczna na iPada, których jest mało tego typu i na tej platformie. I uważam, że naprawdę warto i że to jest nawet nie 8,5, ale nawet ja ode mnie daję moje osobiste 9. What? The fuck? No? Ja się w to zagrywam obecnie. Jak chcesz, możesz wystawić votum separatum ocenę, ja wystawiam 9. No ale jak jesteś o nasieniu, to na pewno nie wyrezistujesz. Jestem nią totalnie zajerany, jest to moja ulubiona gra na loadingi obecnie. Gra na loadingi?
loadingi. No, gra na loadingi, no a na co są gry na iPada? Na kupę i na, na loadingi. 9 na 10 od zajaranego Tadzia. I go. Dzięki. Go. Dzięki. I go. Teraz, strzeliłem się. Twisted Metal, jak zobaczyłem, że się pojawiło znowu do recenzji, to myślałem, że mi się źle przeglądarka załadowała. Ale czy dingnęło ci tam? W sensie zeszły mi się woreczki. Troszeczkę? No, wiesz co, no nie za bardzo chyba sobie pomyślałem. Nie masz takiego uczucia? Nie mam. Znaczy jakiego? Że... Who gives? No, who gives? No to, to poczekaj, bądźmy profesjonalnymi recenzentami. Ale ja miałem takie poczucie, zanim w ogóle zacząłem w to grać. Opowiedz troszkę o tej grze, Miłoszu. No co mam opowiadać ja tej grze? Ja na przykład nigdy nie byłem wielkim fanem Twisted Metal. Słyszałem, że jakiś Jaffy zdaje się, że to zrobił, dobrze pamiętam? Słuchaj, z tą, no tak, seria Twisted Metal wyszła jeszcze w tych czasach, kiedy w ogóle pomysłu na to, jakie gry mają być i czym się mają zajmować, nie było za dużo. Były takie gry, pojawiły się już nieśmiałe pomysły, że mogą samochody właściwie jeździć się rozwalać i były jakieś takie gry, ja pamiętam właśnie taki prastary tytuł. 76. A pamiętasz Dead Truck, który był chyba w ogóle grą taką, ja już nie pamiętam. Death Rally. Nie, był jeszcze jakiś taki starszy, że się wypuszczało jakieś rzeczy i się rozwalało inne samochody. I Twisted Metal był jednym z takich pierwszych tytułów, który faktycznie pokazywał, że te samochody tam jeżdżą i tak dalej. Oczywiście nie był pierwszy i ten gatunek potem ewoluował. I po co on teraz w ogóle powstał? No dobra. Go. Polegało to wszystko na tym, że jeżdżą wszyscy po mieście i się rozwalają. I masz różne... Wtedy się nie jeździło po mieście, tylko się jeździło, po takim torze. Takiej arence. Takiej arenie. Mhm. Teraz jeździ. Teraz się jeździ po mieście. Teraz to i tak jest taka arena, tylko ale że ona nie, jest miastem. No jest właśnie, miasto jest twoją areną i to nawet duże są miasta. Miasto jest twoją areną. Się dzielą na takie mniejsze części, żeby były bardziej zarenizowane. Ale ja cały czas nie. No dobra, nie, ale nie ubiegajmy faktów, nie ubiegajmy miasto faktów. Miasto jest twoją areną, Tadeusz. To ja nie wiem, czy ty teraz ja pytałeś. Ja jestem taki sportowy uliczny. W drodze teraz. Ulicznica to, taka sportowa. Szacunek ludzi ulicy, miasto jest twoją areną. Biegnę, skaczę, tu na desce miasto pojadę. Miasto jest twoim czyśćcem. Tu siądę do samochodu, rozjadę jakiegoś klauna. Tak, bo klaun został. Klaun został. To ile tam jest w ogóle teraz postaci? Zostało trzy? Znaczy w singlu są trzy. Jak on się nazywał, ten wesoły ząbek? Sweet Tooth. Tak. Sweet Tooth. Dollface. Dollface i... I trzeci, którego nie pamiętam. I popuścił. Nieważne. Tak, to nie ma żadnego znaczenia. Ale trzeba przyznać, że te filmiki takie kręcone... Nie, filmiki są chore. Są odrażające, bo na dzień dobry w ogóle zostanie się poczęstowani gardłem, które zostało rozpłaszczane. W ogóle te krew tryska. Nożyczki w oko, jakieś takie tam się rzeczy. Ale, ja widzę takiego reżysera. Robimy grę. O czym? Nieważne. Nieważne, żeby była krew. Nie chodzi o to. Masz zrobić sikowe filmiki nam po prostu na wstawiać. Ale jakby udało bardzo się. Sikowe. Bardzo masz tutaj, zobacz, lalka, biorę nożyczki. To się ma tam dziać na żywo. I tam wypadają. Więc to, co się dzieje w tej grze, to w ogóle nie ma znaczenia. Te filmiki są jakby osobną, z takim stand-alone'em i po prostu się je ogląda. A to, że te postacie w międzyczasie jeżdżą i próbują się zabijać, to wiadomo, że o to w tej grze chodzi, ale tak naprawdę, ja przyznam szczerze, nie zauważyłem, żeby to jakoś wciągło za specjalnie. I to nie dlatego, że wcześniej grałem, tylko jakoś to nie są te czasy, żeby takie gry wciągały ludzi. No mam takie wrażenie. No więc właśnie, wiesz co, mój główny problem z tą grą polega na tym, że sorry, ale tak, po pierwsze, ja to lubię. Uła, Tadeusz się przygotował, nie, przepraszam. Przygotował się, żeby pojechać. Moment, ja to już widzę. Potrzymaj. Widzę, że zwarł poślapki, aż krzesło zatrzeszczało. Czekaj, sorry. Przepraszam bardzo. Sorry. Ustalmy pryncypia. Po pierwsze, to w grze się robi tutorial. Co? Te, sześcioki. Oddawaj. Ty, ja teraz lepiej widzę niż poprzednio. No, musisz nosić moje okularki. Po pierwsze, to w grze się robi tutorial, ponieważ gracze, którzy nie pamiętają sprzed 15 lat, jak się sterowało, jaki był original driving scheme w Twisted Metal, to chcieliby wiedzieć, jaki jest driving scheme w Twisted Metal. W związku z czym, na dzień dobry, to jeździłem jak głupi i się przez pierwszych, nie wiem, chyba 25 minut w ogóle zastanawiałem, co ja do cholery mam wcisnąć, żeby cokolwiek się stało w ogóle. Oni mi tam rozjeżdżali, wybuchało wszystko, potem mnie znowu rozjeżdżali, jeszcze bardziej wybuchało, nic. Nie. Nie, ja mam w ogóle takie poczucie, że ta gra po prostu jest stara. Była stara i jest stara. Jest stara, ona jest stara. Ona dalej malutki. Jest stara. Dzidzia piernik, ta gra tak. Słuchajcie, w ten sposób możemy zdecydowanie podsumować to, żeśmy doszliśmy do konkluzji. Tak. Wspólnie doszliśmy do szczęśliwego finału, Miłosz. Nie wierzę. Wyoczyj teraz twarz. Tak. Dzidzia piernik moim zdaniem 6,5.
6,5, nie? Tak. Więcej od nas nie dostanie. Wiemy, że są fani tej gry i słuchajcie, szanujemy was, tak jak w przypadku piłki nożnej. Szanujemy was, ale nie akceptujemy waszej decyzji. Nie, nie akceptujemy. Akceptujemy naszą decyzję 6,5. I znowu witamy w kąciku historycznym wujka Tatka, który pamięta czasy sprzed czasów. Naprawdę? Tak. Tak, bo to jest przecież prastara gra o herbinku. 20 lat, czyli można założyć śmiało, że jakieś 70-90% naszej widowni w życiu jeszcze tam nie żyło w ogóle, kiedy powstała pierwsza część. No, to prawda, bo to było tak prastare. To było praszczurze stare. To było prastare, że nawet chyba wzorowano na rysunkach z Nazca i pierwszych jaskiniowych hieroglifach bizonów. Moim zdaniem na tej grze dinozaury uczyły się grać. Chodzić w ogóle. Chodzić i latać. Dobra, to jest. Tyle latać, a dinozaury chodzić. Jeszcze, inne. Dobrze, to, znaczy, ale powiem ci, czego ta gra nie miała lądowe. Wtedy, a teraz ma. Oczywiście niedługo dojdziemy do tego, że to jest bardzo dobra gra. Ale zanim to się stanie. Zanim to się stanie, to jeszcze muszę powiedzieć. 3D. Czy D? Czy D ona ma jest? Czy D. Ma czy D. Ale jeszcze fajne. Chciałem powiedzieć. A dobra. Dobrze, nie, przepraszam. Jeszcze czegoś nie miała. I ona jest. Najbardziej mnie w tej grze irytuje. Czyli to właściwie tak średnio mnie irytuje, że jest ciućkowa taka. Że znowu się strzela do jakichś ciućków takich latających po prostu. Tam nic nie ma poważnego. Nic serio. Ciućkowy ludzik gania ciućkowe oczka, strzela do ciućkowych potworków i ona i ciućkowo ona jest się przemieszcza. Ale abstrakt, wiesz? Ona no. Idzie w takie... Dobra, momencik, w ogóle tak. Kid Icarus, staroświecko, seria, tak, Nintendo, klasyczna. 20 lat temu, jada, główny bohater to chłopiec, który się wcale nie nazywa Icarus, tylko się nazywa Pit. I on jest tam... To nie taki... było wypikowane, bo nie nazywa się dupa na przykład. Dokładnie. I on sobie tam lata i ma skrzydełka, bo mu bogini je dała i może strzelać z różnych broni z ręki i zabijać potworki, które wyglądają jak dupa wołowa. Tak. Beznadziejny. Dobrze. Ale... Jest to strzelanina. I to jeszcze warto zaznaczyć. Ale... Jest to shooter, który wykorzystuje wszelkie możliwe miźnięcia tym. I na koniec. Nintendo specjalnie do tej gry dało taką podstaweczkę, żeby w ogóle dało się w to grać. I mimo tego, że podstaweczka jest, to gra się i tak strasznie źle, ponieważ sterowanie jest takie, no, mało wygodne. I w tym momencie możemy płynnie przejść do Miłosza. Ta gra wpisuje się w taką linię tytułów Nintendo, które są wycyzelowane i naćkane kontentem. Jak na przykład nie przemierzając Ocarina of Time, czy jakieś te inne historie tego typu. Ocarina of Czas. Że każdy level jest inny niż poprzedni. One co prawda jadą na tym samym schemacie, ale po prostu jest mnóstwo pomysłów, jest mnóstwo jakichś dodatków, odkrywalnych rzeczy, patentów na jakieś zabawy tam multiplayerowo, tararararara. No po prostu opcji w tym naćkanych, w tym jednym karcie ten jest tyle, jest nawet całkiem fajny, że widać, że to nie jest taki tytuł, że się po prostu do niego jakby siada, przychodzi się strzelającym cherubinkiem i jest pozamiatane, tylko po prostu grać można i grać. Człowiek się zastanawia, dlaczego w innych grach po prostu inne, bo że inne gry nie mają takiego potencjału, bo z tego konceptu jest zdojony, on jest tak, że po prostu zostaje obok tylko taki wiórek dla chomika i bobek zajęczy, absolutnie wyschnięty, a wszystko nie wiadomo, jakim cudem jest spakowane mięso. Z tego kart. Tak, mięsko jest z tego kart. I to jest fajne. I tego nie widać na ekranie, że tam jest to... Dobra, przejdźmy do Tadeusza. Uwaga, oddaję pałeczkę. Nie. Mów, bo bardzo żeś tutaj ładnie pociągnął, że tego nie widać na ekranie. Jak tak, się w to gra, tak. To nie widać. To trzeba się rzeczywiście wkręcić, jest żeby po prostu cię to zaczęło grać. Strasznie dużo w tej grze jest zabawy. I dochodzimy do ważnego. Ma 3DS-a, to się pojawia jego pytanie, jaką grę sobie kupić, jak już ma. I to jest dobry wybór wtedy. No więc właśnie ja bym jednak najpierw, najsamprzód, to ja bym jednak radził zagrać w to. Żeby zobaczyć, czy nas to jara generalnie żywiąc, a dopiero potem... Ale jak zagrać w coś, żeby zobaczyć, czy cię jara... U kolegi, czy coś... Na 3DS-a to jest Tadeusz. Najbliższy kolega mieszka w Mongolii. Ale wracając, ponieważ Kid Icarus wcale nie jest mongolskim hip-hopem, wręcz przeciwnie, jest japońsko-mangowym animem, to ja bym powiedział, że jednak z taką... Ja z ograniczonym zaufaniem podchodzę do tej gry. Ja się w to nie wkręciłem zupełnie. Schemat sterowania mi nie pasuje, ponieważ jest niewygodny i jak się nie ma podstawki, to traci się 3D, ponieważ trzeba cały czas trzymać konsolkę lewą ręką i tutaj strzelać, a tutaj się ruszać, w związku z czym jest cały czas majtanko, a steruje się stylusikiem. Celuje się stylusikiem. Zobacz, to jest stylusik. Tak wygląda stylusik do Nintendo 3DS. Ja generalnie się od oceny wstrzymuję, ponieważ nie mogę sobie wyrazić... I dlatego to będzie 8,5. Dlaczego? Bo jak już ma ktoś 3DS-a, to niech czasem ma taki
przyczynek, żeby pomyśleć, że to była dobra decyzja. A jakby ktoś nie wiedział, gdzie są pełne oceny, to pełne oceny są na www.hyperplus.pl. Go. Siren to hero, down oporu. Down oporu. Siren to hero, down oporu. Wcale moja ulubiona seria. A to wcale nie jest Siren to Hero tym razem, bo to jest amerykańska wersja Siren tak, to właśnie, Hero. Tak, właśnie. Silent, Silent Hill. Hill. Ślepa uliczka serii. Kolejna. Kolejna ślepa uliczka serii. Ja myślę, że potrzeba było geniuszu autorów pierwszych części, żeby wiedzieć, że ta gra i tak zmierzała donikąd. I że to jej zmierzanie donikąd było jej metaforycznym celem. Ty, no jak teraz... długo można ciągnąć fajnego horrora? Fajnego łacha. Fajnego łacha ciągnąć długo jak można? Rzeć. Łacha nie, fajnego to jest niedobra gra. Z graczy. Niestety. Bo ona jest przerażająco niemierna, przeciętna pod każdym względem. Ma fajne zagadnienie. Słuchajcie, tak, generalnie dobra. Jedyną ciekawą poczekaj, rzeczą w tej grze jest jej tytuł, co? Odrobinka, przynajmniej zachowajmy pozory merytoryczności. Ja szybko powiem o czym to jest. A więc głównym bohaterem tym razem jest zbiegły więzień, który trafia oczywiście do miasta Silent Hill. Silent Hill. Bo jedzie autobusem i autobus się psuje przy mieście Silent Hill. Jaka oryginalność. Autobusy. Dobrze, nie spadł samolot. Nie, no dobra, wiadomo, to miasto ściąga, ono ma tam swoją tą mroczną magię. O. Wiadomo, że to nie był przypadek, że on się tam rozbił. Natomiast dowiecie się o tym, że nie był to przypadek dopiero w ciągu ostatnich 2 godzin gry, które także rzucą na was koszmarne ilości przeciwników, bo generalnie rzecz biorąc, w odróżnieniu od części poprzednich, tutaj niestety postawiono na fighting. A jak wszyscy wiemy... Ale nie. Silent Hill... A jak wszyscy wiemy... Silent Hill to nie jest seria o napierdzielaniu się przy pomocy sprzętu zebranego z ziemi, tylko jest to seria o atmosferze, klimacie i piramid headach oraz sanitariuszkach z Hiroshimy. Jakich nie ma. To nie jest tak Silent Hill. Nie jest. Nie jest. A teraz mój drogi kolega Miłosz, tak. Jakżeż przystojny ja młody człowiek, że... mądry, opowie nam dlaczego. Chciałem powiedzieć, że nie. Silent Hill w ogóle, takie spostrzeżenia, bo jak mówisz, że ktoś postawił na walkę, to ja rozumiem, że tam się walczy. Tutaj nie, to po prostu jest koślawy system polegający na tym, że wypluwa na ciebie rozwolnieniowo przeciwników. Którzy są tak straszni, bo mają twarze. Strasznie tak i oni tam idą do ciebie i są powykręcani. I ty po prostu wszystko, co robisz, to stoisz i lutujesz w nich, czym popadnie, tak? Nie masz żadnego klimatu, jeżeli chodzi o walkę. Po prostu ćwierć. System walki jest tak koślawy, że po prostu cały czas każe o sobie przypominać, że bo jakieś są toporny po delaye, toporny, te zamachy toporny. Są takie i tak dalej. To wszystko jest, ma fizykę, umówmy się, takiego dziecka, takiego tam 3-latka. Mgła z kolei działa w tej grze tak, że ponieważ tam mnóstwo tekstur doładowuje się z opóźnieniem, to mgła też się więc doładuje. Stajesz przy otwartym polu i nagle robisz takie i mgła jest na wszystkim. Mgła. A to jest taki to jest taki, wiesz, to mnie rozbawiło najbardziej. Nagle zza rogu skoczyła mgła. Rzuciła się na bohatera gry Siren to Hero. Niczym tygrys. Tak jak normalnie, wiesz to, jakbyś w horrorze o strasznym domu, na przykład Alone in the Dark, coś tam wchodzisz i są światła pogaszone i nagle takie i dał ping, wszystkie gaśną, nie? A ty się zdążyłeś rozejrzeć, czy gdzie, i takie potwory tam. Dlaczego tutaj światło włączy? I tam wpadają na siebie, w ogóle przewracają się. Jest dokładnie tak samo. Wchodzisz po prostu polana, takie polana, nie, no, generalnie takie potwory, i nagle takie i nic nie widać. Albo tak jakby cię atakował taki wściekły, zmutowany ślimak. Bardzo powoli. Bardzo mi się to spodobało. Przerażająco wypełza i wszystkich powinni zwolnić. Na ciebie z szafy. Ta gra nie jest o niczym. Gdyby nie miała tytułu Silent Hill, to byśmy nie mówili, a tak mówimy, tylko żebyście nie wdepnęli w minę, gdyż od G trzeba się odkleić i zapomnieć. I proponuję, no nie, no są lepsze tytuły zdecydowanie. Żebyśmy to zrobili z Silent Hillem. Trzeba na przykład kupienie Silent Hill HD Collection jest 1000 razy lepszym pomysłem, ponieważ będziecie mogli zagrać w te części Silent Hilla, które są dobre. Ja nie wiem, ja się boję dać jakąś ocenę 5 i 4. A mi się wydaje, że moglibyśmy dać też 4 i 5. To złośliwie. Twoja cyferka mi się bardziej podoba. Moja cyferka fajniejsza. Dobrze, więc z krakowskim targiem ustaliliśmy, że dostanie 4 i 5. A jeżeli chcecie sprawdzić dokładne oceny, to zapraszamy na stronę www.hyperplus.pl, bo tam są one. Trzeba nabijać nam licznik odwiedzi. No właśnie, nabijać, no bossowie.
No w końcu jakaś gra, gdzie można coś posiekać. Tadeusz, ja mam kupę przed recenzją tej gry, przyznam szczerze. Troszeczkę czuję, że mi się tutaj coś przemieszcza nieznacznie. Nie, 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 to taki jakby stres wewnętrzny. Bo ja się boję, bo ja się nie zgadzam z tobą, jeżeli chodzi o to, jak ta gra zostanie oceniona. Nie wiem, co się tutaj stanie. Czy my dalej będziemy przyjaciółmi? Czy nasza przyjaźń przetrwa recenzję tej gry? Tak, ja się dostosuję. Tak? Ja jestem spolegliwy. Naprawdę? Tak. Przekażemy dziewczynie. No to dobrze, co masz do powiedzenia? Ty, powiem ci tak. No. Bo ja to grałem w Ninja Gaidena pierwszego. I oczywiście jak każdy grałem w niego dużo, ale też z krwawicą z oczu i było to wejście. Krwawiłeś z uszu i z odbytu? I oczywiście odpadały mi paznokcie, które zdzierałem na Łatwo nie było. Nie było. Nie, nie było. A potem tymi krwawiącymi palcami pisałeś recenzję, brocząc tak. I tocząc pianę Ninja z pyska. Gaiden. Tadeusz 9 tak na 10. On w każdym tak razie wiadomo, że Ninja Gaiden zawsze serią trudną był i wymagającą. I ja powiem, że przy dwójce już mi się to troszeczkę tak przejadło. Przyszli ci z pomocą twórcy trójki. Ninja Gaiden 3 zabrakło tego głównego spirytu smowen z Team Ninja, który sprawiał, że te poprzednie były tak wyjątkowe. Ale ja szczerze mówiąc tego nie do końca to zauważyłem, ponieważ dobra, tam nie ma pewnych mechanizmów, które były w częściach poprzednich. Rzeczywiście ta gra jest strasznie wycięta, ale na końcu się walczy zajebiście fajnie. W poprzednich częściach w Ninja Gaidenach był taki sam motyw jak w Silent Hillach, że był taki scenariusz, że ten bohater jakoś tam brnął, ale nie za bardzo było wiadomo, o co chodzi. I w Ninja Gaiden też, on tam jakieś sterowce, wszystkich był tu roboty, tu nagle wioski. Zamach w ogóle, Anglii, tak, wszystko wybucha na... demon, tak. Spada, kolejny demon wybucha, następne miasto. Tak, także logika nie była taką mocną stroną. Mocną stroną było to, żeby naklepać kombosy trzeba się było namęczyć. I tego już nie ma. Możesz na hardzie troszkę jest. Wciskać buton i on po prostu, to jest wszystko położone na to, żeby była mięseczko. Ma być mięseczko. One button mięseczko. One button mięseczko. Jak w filmie porno, albo w jakimś snafie, albo w Ninja Gaiden. Na normalu tak. Na Herosie już tak łatwo nie je. Nawet nie wszystko... wyobrażam sobie, co ty żeś w tym momencie zrobił. Jednym i co ty butonem. Żeś na końcu wyrywał. Bardzo mi się to podobało. W każdym razie nie. Nie próbujcie słuchaj, tego w widzę... domu. Dobra, ten system walki jest taki troszeczkę maszerski, ale po pierwsze tak, zawsze rozwiązaniem na takie sytuacje jest włączenie na najwyższym poziomie trudności. Za mało jednak dla mnie różnych fajnych kombosów, które można robić tak, żeby mieć... No... Za mało dużo... różnych fajnych ataków, zwłaszcza, że jest jeden przez całą grę. No. Smok, wychodzi ten smok, normalnie rozpisza wszystko, fruwają, płoną, w ogóle wybucha. Tylko jest przez całą grę ten sam atak cały czas i w tych samych sytuacjach. Więc od strony gameplayowej to ona nie jest zła. Ja uważam, że to jest solidny tytuł, taki do pogrania. Historia jak historia. Graficznie jest okej. Okay. Ale nie ma kupy tak jak poprzednio, nie? A czy no nie, no to w ogóle nie ma porównania do poprzednich części i to na pewno chcemy powiedzieć, że to nie ma porównania jednak do poprzednich Ninja Gaidenów. I że fani poprzednich części się poczują mocno rozczarowani. Jak fani Metaliki po wyjściu czarnego albumu. Ale z drugiej strony, jeżeli nie graliście w żadnego Ninja Gaidena wcześniej i nie czujecie się super hardkorowymi maniakami, którzy są w stanie rozkminiać półsekundowe opóźnienie, żeby zrobić inną kombinację niż... Nie pół sekundy. To będziecie zadowoleni jak ci, którzy porubili Metalikę od czarnego albumu. O, dokładnie. Będziecie zadowoleni 7 na 10. Temat odcinka. Olele, temat odcinka. No, 3-4. Ale powiedz mi, czy nie uważasz, że ta gra, którą teraz recenzujemy, czyli Journey, to jest ostateczna... Journey. To jest ostateczna odpowiedź na zarzuty wszystkich, którzy twierdzą, że gry to nie sztuka? O, no nie wiem. Tak z grubej rury, tak wiesz. Nie tam, że będziemy się opierdzielać, z grubej rury. Gry to sztuka. Ale ty myślisz, Journey. Że sztuką jest wszystko, z czego nie rozumiesz? Nie, ja tam wszystko rozumiem. Właśnie naprawdę? To mi się strasznie podoba, że ta gra jest tak prosta. No, tytuł mówi wszystko. To jest sztuka dla klasyczny przykład sztuki dla sztuki. Mamy postać, która ląduje na środku pustyni, wchodzi na pierwszą lepszą wydmę i widzi swój cel, którym jest wielka, pęknięta jak... pęknięta góra ze światłem, które z niej tak świeci. I wiadomo, że tam masz dotrzeć. I nie, cię nie obchodzi, co tam, czy tam jakiś tam... Mało tego, docierasz tam. Docierasz tam, po półtorej godzinie. No, journey. Przeżycie. Masz 2 godziny tripa. Klasycznego, 100% tripa, który polega tylko i wyłącznie na nasycaniu się. Tak jak taka gąbka sztuki, która się nasyca
muzyką i wizualiami. Pięknie to powiedziałem? Nie, bo ja właściwie mam wątpliwości, przyznam ci się szczerze, bo tam się, ja wiem, że to jakby wszystko jest do obalenia, ale tam się po prostu nic nie dzieje. No, i o to chodzi. Ale jak grasz to sam, to nie jest gra do pokazywania komuś. Znaczy ona jest do pokazywania komuś na 5 minut. Zobacz, jaką mam ładną grę, zobacz, jaka sztuka w ogóle piękna tu, wizualna sztuka. Znaczy, no, ja a jak się gra samemu, to ja... Ale tam są jakieś inni gracze, tylko no można ich tylko pingać. Jest ten koop w ogóle bardzo zrobić. Jaki koop znowu? Tam można w koopie. I co tam robisz? Tam są rzeczy, które możesz odblokować, tylko grając razem. Let together forever? Let together. Tak, dlatego, że tam jest tak, że jak jesteś razem, to się doładowujesz... Nawzajem. Bo w ogóle, słuchajcie, gra jest generalnie rzecz biorąc, oprócz tego, że jest o podróży, to jest też o tym, że w życiu dobrze jest sobie wydłużyć szaliczek. A każdy chłop lubi, jak mu rośnie. A każdy chłop lubi, jak ma długi szaliczek. I tamten szaliczek rośnie, im dłuższy szaliczek, tym więcej można podlecieć. I szaliczek ładuje się poprzez kawałki szaliczka, które są rozrzucone, bo tak sobie latają po świecie. A oprócz tego można je doładować też przez obecność kogoś innego. Tak, a to jest właściwie jedyna mechanika w tej grze. Dotyczy ona szaliczka. A gra ma zrobiony taki koop, że jest on ad hoc, tak? Czyli zdarza się tak, że gramy sobie solo, gramy i nagle pinka, tu koło ciebie robi tak, bo tam można robić takie i koło ciebie ktoś inny robi i robicie to się tak. Jak w życiu. I tak sobie gadacie, a jednocześnie ładujecie sobie szaliczki. Jak macie naładowane szaliczki, one się błyskawicznie ładują, to można sobie podlatywać. Jak jesteś z kolegą, to te szaliczki można sobie ładować tak? Nawzajem. Nawzajem i sobie możesz latać. Latać i robić gdzie chcesz i zbierać znajdźki, ponieważ w grze są znajdźki, wbrew pozorom. Są. Znajdować znajdźki, braski, których inaczej byś ich nie znalazł. Nie znalazł. To prawda. Ja tylko mam takie wrażenie, że jednak ta gra jest za krótka i za mała i że nie namęczając się zbytnio to wszystko jest zrobione. Nie, ja nie mam wrażenia, że to jest zrobione. Powiesz, ona jest niesamowicie wycyzelowana i dopieszczona i przemyślana. No to faktycznie, roboty tam było mnóstwo. Po prostu zrobić tę samą fizykę na piasku i na tych ludkach poza może wodą, która jest trochę inna. Kończysz grę. I tam po prostu no wszystko pamiętasz, co było po drodze, bo tego jest strasznie mało. No i co z tego? A jak oglądasz film, który ma 2 godziny, to narzekasz, że miał tylko dwie godziny, że mają godzinę 30 na przykład, bo i że był za krótki? Nie, bo oni nie idą przez jezdnię przez cały film, tylko coś tam się dzieje. Gra jest fistaszkowato tania, ponieważ jest na PSN-ie i kosztuje tyle, co, nie wiem, 2 pisma o tematyce. Ale chodzi o jaką tematykę konkretnie? To już sobie sam dopowiem. Są z filmem są? Może są z filmem, może są bez filmu. W każdym razie... Nie wiem. W każdym razie nie, no gra jest tania, no kosztuje 30 zł. Masz teraz ten strategia ze stadionu. Nie. Kupmy 15 solniczkę, bo jest tania chodzi. Po prostu. Nie o to chodzi, jaki ty jesteś prosty w ogóle dzisiaj strasznie. Tak? Kup sobie 3 kalendarze, bo może zabraknąć. Co? Chamek taki. No to właśnie ty tak mówisz, że kupujesz gry, bo są tanie. Bo ta gra jest za tania. No to ty tak powiedziałeś. Nie no, ty tak się zachowujesz. A teraz powiedziałeś to drugi raz. Cholera, to w ogóle ja jestem, tak? To ja jestem, ja jestem. Słuchajcie, no i w ten sposób okazało się, że Midjourney się zupełnie nie podobało, a Miłosz jest w ogóle nią zachwycony. Ja uważam, że jest to absolutnie rewelacyjna, przepiękna, i widzisz, to o to się pokłóciliśmy dzisiaj, a nie o Ninja Gaidena. Uważam, że jest to przepiękna, przemyślana, fajna pamiętaj, gra. Pamiętaj, że przyjaźń się testuje, sztuka, jak jest źle, a nie dobra, wtedy, jest dobra do pokazywania Dziuńce przynajmniej przez pierwszych 15 minut, potem możecie... A potem! Podsumowując, moim zdaniem Journey to jest kawał niesamowicie fajnej, interaktywnej sztuki i coś, co warto docenić, co jeszcze do tego wszystkiego nie jest drogie, a jest bardzo wyjątkowe i bardzo mi to dało bardzo fajne przeżycia. Ja uważam, że to jest gra na 9 na 10, absolutnie. Tak, właśnie tak uważam. Znaczy może nie do końca gra, raczej tak jak mówię, taka interaktywna sztuka. Na 9, ale nie na tylko dlatego, że nasz reżyser też ma długi szaliczek? No trochę też, dlatego. Właściwie to Jesus był główny powód, dla którego tak wysoko oceniłem tę grę, ale... Michał? Więcej ocen na www.hyperplus.pl, prawda Tadeusz? Tak, prawda. Słyszałem, że chcecie się... Nieważne, ale idź. Pożegnania przyszedł czas. Czas. I pożegna Miłosz was. Tadeusz was. Was. Tadeusz, niestety muszę z przykrością stwierdzić na koniec tego programu i podzielę się tym też z wami, że mam wrażenie, jak pracowałem z kimś, kto ma Alzheimera. Po prostu ciągle wracasz do przeszłości. Która jest Tadeusz... Codziennie po poznaje nowych przyjaciół. Nie tak. Po to, żeby w niej żyć, tylko po to, żeby się z niej uczyć, Tadeusz. Więc, ja... Więc nie możesz recenzować nowych gier tak, jakby one były 10 lat temu stare. Po tych wielu proszę latach cię pracy z tobą... Tadeusz. Doszedłem do budującego, właśnie zbyt budującego wniosku, że jednak jesteś głupi. Do widzenia. Do państwa. Widzenia.